Halo, witam na moim kanale i zapraszam na mój kolejny film. Dzisiaj maluję wiewiórkę rudą. Gatunek, który został zakwalifikowany przez Organizację Ochrony Przyrody jako zagrożony, ale mam nadzieję, że może jeszcze przez parę lat będzie cieszyć nas to zwierzątko swoją obecnością. Jest bardzo miłe. Maluję na tapecie. Tapeta ma głęboką strukturę, co w rezultacie nada gotowemu już obrazowi, gotowemu portretowi wiewiórki bardzo interesujący, bardzo nietypowy wygląd. Zresztą proszę ocenić samemu. Za wzór posłużyły mi trzy obiekty. Pierwszym był widok oryginału, który utrwaliłam na fotografii. Drugim rysunek mojej wnuczki, świetnie oddający kolorystykę portretowanego zwierzaka. A trzecim moje szkice ołówkiem. Szkice są pobieżne. Wykonując je, starałam się oddać jedynie ogólną atmosferę portretu, utrwalić właściwe proporcje ciała wiewiórki oraz jej stosunek do otoczenia. Sądzę, że mi się to udało. Proszę ocenić samemu. Szkice przeniosłam na tapetę, by przystąpić do malowania. Wiewiórka ruda to bardzo miłe zwierzątko. Drobne, waży zaledwie około 20 dekagramów. Ma rdzawe futerko i puszysty ogon, również rdzawy. Obszar jej występowania praktycznie znajduje się w obszarze życia człowieka. A może jest to na odwrót? Może obszar, który uzurpuje sobie człowiek, jest częścią obszaru zajmowanego przez wiewiórkę? W każdym razie obydwa osobniki tolerują wzajemną obecność, żyjąc niezależnie od siebie. A może jest inaczej? Okien mojego mieszkania sięgają gałęzie wieloletniej leszczyny. To właśnie jej orzechy upodobała sobie pewna wiewiórka, ruda wiewiórka. Początkowo jej wizyty były sporadyczne, a ona sama płoszyła się, kiedy wychodziłam na balkon, ale w tym roku jakoś nie. Wiem, że obserwuje mnie uważnie, śledzi każdy mój ruch swoimi bystrymi oczkami, ale nie przerywa przy tym wgryzania się w skorupę orzeszka, który trzyma w łapkach. Troska o dobre przygotowanie się do przetrwania najzimniejszej pory roku wydaje się być bardziej istotnym dla niej. Istotniejszym niż strach dzikiego zwierzęcia przed człowiekiem. Wróży ten fakt srogą zimę? Zobaczymy. Ktoś spytał, czy może zaistnieć przyjaźń między wiewiórką a człowiekiem. Taka przyjaźń niezależna, nieoparta na próbach oswojenia czy dokarmiania. Taka, której nawet najdłuższa rozłąka nie zniszczy. Trudne pytanie. Wydaje się, że miejsca, które zajmują te dwa osobniki w łańcuchu pokarmowym, na to niekoniecznie pozwalają. No może fakt, że i człowiek, i wiewiórka nie są przynajmniej konkurentami, co sprawia, że ich wzajemna koegzystencja jest możliwa. Ale czy przyjaźń? To niespotykane gdzie indziej bogactwo światła i cienia w liściach leszczyny jest prawdziwym wyzwaniem dla artysty. I jeszcze mój podpis. Voilà, portret wiewiórki jest gotowy. I to byłoby tyle na dzisiaj. Osoby zainteresowane obrazem proszę o kontakt. Mój adres mailowy zostanie wyświetlony w ostatniej sekwencji tego filmu. Do zobaczenia, pa!